Mój wydawca wspaniały Stefan Turbo Mateusz P. poprosił mnie ostatnio. Mówi, Adam, byś coś tak powiedział o tym zakupie kontrolowanym. Bo tak gadasz, gadasz na tym YouTubie i byś coś powiedział. Ja Wiem, no dobrze, Mateusz, oczywiście, że powiem. Nie mam z tym najmniejszego problemu, jako zakup kontrolowany to jest ogromna część mojego życia zawodowego i nie tylko. Mnóstwo przygód, mnóstwo wydarzeń. 33. seria tego programu się tworzy, a ja coraz częściej słyszę zapytania od moich widzów: Panie Adamie, ten zakup to jeszcze jest? No więc oświadczam i wobec publiczności masowej. Zakup kontrolowany jeszcze jest. Ten program żyje, działa, jest najdłużej emitowanym programem na antenie TFN Turbo bez przerwy, bo wiadomo, że najstarszym programem na tej antenie jest Automaniak. Jeszcze e, powstały na dużej antenie TVN. Potem przeszedł, jak powstało TFN Turbo na antenę TFN Turbo, który też mam przyjemność prowadzić, ale zakup kontrolowany to jest program, który bez przerwy pokazuje się na antenie od 2005 roku. Jak do tego doszło, że ten program powstał? A jeszcze od razu powiem, zgłaszajcie się do zakupu kontrolowanego. Na stronie www.tvnturbo.pl jest formularz zgłoszeniowy. On przez wiele miesięcy, czy nawet lat, nie działał albo działał słabo, albo działał z takiej przeglądarki, a z innej nie działa. Mój wydawca nieoceniony zapewnił mnie, że jest i działa. Także kto chce wypełnić takie zgłoszenie, kto chce podjąć to wyzwanie i przeżyć przygodę z zakupem kontrolowanym, może. Taki wniosek wypełnić, potem trzeba zrobić krótkie nagranie. Dzisiaj weryfikacja uczestnika następuje zdalnie, kiedyś się trzeba było spotykać. Dzisiaj COVID powoduje to, że nagrywamy filmik, mówimy, jaki samochód nas interesuje, jaką kwotę mamy do wydania i bang! Można w tym programie wystąpić. Oczywiście zgłoszeń jest dużo więcej niż e, odcinków, które są produkowane, ale muszę Wam powiedzieć, No, Realia Tefentur, bo znam od początku tego kanału, czyli od e, porad 18 lat, i muszę Wam powiedzieć, że z zakupem kontrolowanym wciąż jest tak, że jest to program, którego powstaje. Relatywnie najwięcej odcinków w ciągu roku W porównaniu z innymi programami Bo zwykle robimy wiosną 12 odcinków I jesienią 12 odcinków Jeżeli się policzy, że każdy odcinek robię Dwa dni, to jest 24 dni zdjęciowe Wiosną i 24 dni zdjęciowe Jesienią Jak na standardy dzisiejszej telewizji To jest naprawdę bardzo dużo Bo na przykład Automaniak w tym roku Będzie wyemitowany w liczbie 8 odcinków W ciągu całego roku Oczywiście to nie my o tym decydujemy O tym decydują nasi współpracownicy Wspaniali szefowie i, i wszystkie działy zarządzające i panujące nad strategią kanałów w ramach grupy Discovery, ale taki przydział został nam nadany i tego się trzymamy. Także zakup, kon, zakupu kontrolowanego jest na antenie pod dostatkiem. Oczywiście w przerwie pomiędzy serią wiosenną i jesienną są powtórki, ale tak naprawdę bardzo dużo premierowych odcinków w ciągu roku tego programu można znaleźć. I Ty w tym programie też się możesz znaleźć, jeżeli tylko będziesz miał albo miała na to ochotę wypełniaj, a coś się zadzieje. Jeżeli chodzi o, Powstanie zakupu kontrolowanego, bo to jest częste pytanie, Panie Adamie, skąd pomysł na ten program? Otóż nie jest to żaden program licencyjny, jest to nasz program autorski. Usiedliśmy we trzech w 2004 roku z szefem kanału i producentem Dominikiem w tamtym czasie i mówimy, słuchajcie, weszliśmy do Unii Europejskiej, 2004 rok, najechało się milion używanych samochodów do naszego pięknego kraju. Co z tym zrobić? Zróbmy program o samochodach używanych. Ja wtedy więcej produkowałem programów niż występowałem na antenie i mówię, dobra, to ja ten program wyprodukuję. Okej, okay, zrobimy po cztery używki, w odcinku będziemy jeździć, oglądać i pomagać ludziom wybierać, bo tych aut z importu było bardzo dużo, ale nie wszystkie oczywiście nadawały się do y, użycia. Y, stało się inaczej, stało się tak, że były próbne zdjęcia dla grupy fokusowej, y, ja podjąłem się, znaczy szef mi kazał, żebym w tych zdjęciach wziął udział, okazało się, że grupie fokusowej, czyli potencjalnych odbiorców naszego kanału, y, pan Adam w tym programie spodobał się najbardziej i szef powiedział, to kolego Kornacki, nie będziecie tego programu produkować, będziecie ten program prowadzić. No i tak też jedno polecenie służbowe sprawiło, że od 33 serii, czyli od ponad 18 lat z tym programem jestem, a program jest razem ze mną, ekipy realizacyjne zmieniały się 5, 6, 8, 10 razy, zmieniali się producenci zmieniali się operatorzy. Pan Piotr miał przyjemność przez jakiś czas również być operatorem na planie zakupu, prawda? Oj, było się. No, było się. Piękne przygody z tym się wiążą, bo zakup kontrolowany to nie tylko miasto stołeczne Warszawa, to także mnóstwo różnych wyjazdów. O tym zaraz powiem. Nie wiem, czy mi czasu starczy, mam tyle zagadnień, tyle tematów do omówienia związanych z tym programem, że aż się boję, że ten poradnik po prostu tego wszystkiego nie obejmie, a z drugiej strony internet obejmie wszystko. Jak macie ochotę, to i 40 minut mogę o tym opowiadać. No dobrze, Zacznijmy od tego, jak to się zaczęło. Zaczęło się tak, że musiał powstać pierwszy odcinek. Pierwszy odcinek powstawał długo i żmudnie. Gościem w pierwszym odcinku, w pierwszym pierwszym odcinku zakupu kontrolowanego był niejaki kolega Haberek, który pracował z nami wtedy w Tefentur, bo musieliśmy mieć gościa, który jest na miejscu i który jakby co, jak trzeba będzie coś dogrywać, to po prostu podejdzie, zrobi to i, i już i tyle. Wiem, że kolega Haberek bardzo lubił. Hondy wszelakie, więc jakaś Honda tam się w tym pierwszym odcinku pojawiła. Jeździliśmy, szukaliśmy, eliminowaliśmy różne samochody. To była wtedy taka, mm, taka mocna przygoda z motoryzacją. Bo pierwszy odcinek ten kolaudacyjny, żeby szefowie go zaakceptowali, musi być zawsze taki na maksa dopieszczony. Tak też się stało. Kolega Haberek wystąpił, odcinek powstał i program został skierowany. Na emisję. No potem to już było właściwie z górki, bo trzeba było tylko tam ile? No 350 odcinków pierdyknąć, tak jak my do tej pory. I mm, już człowiek może tutaj usiąść i Wam e, o tym odrobinkę poopowiadać. Ten program ewoluował. Ten program lawirował. Były dwie e, edycje specjalne zakupu kontrolowanego. Pierwsza z nich nazywała się zakup kontrolowany pierwszy samochód. Czyli pomagaliśmy młodym ludziom w zakupie pierwszego w życiu swojego własnego samochodu. E, to było mniej więcej 4 lata temu. No i były też edycje zagraniczne, które w Wspominam, och, z dużą atencją i dużym rozrzewnieniem, bo z tym programem zjeździliśmy całą Europę, byliśmy w Holandii, byliśmy w Niemczech, byliśmy we Włoszech, gdzie było strasznie, bo nikomu się nie chciało pracować, lało, wiało i było zimno i obrzydliwie, no i byliśmy w Stanach Zjednoczonych, w ostatniej tej edycji zakup kontrolowany za granicą byliśmy w Kalifornii, ale nie wiem czy pamiętacie, ale kiedyś, kiedy dolar był po 2 zł i 20 groszy, taka była cena jednego dolara, również wybraliśmy się do Stanów Zjednoczonych z ekipą zakupu, Kupu. Pojechaliśmy wtedy do Nowego Jorku i kupowaliśmy. Jeden gość kupował samochody sportowe, drugi gość kupował samochody terenowe. Value Formany wtedy amerykańskich samochodów było naprawdę bardzo, bardzo dobre, więc można było piękne sztuki za bardzo przyzwoitą cenę wyhaczyć. Cóż jeszcze działo się z zakupem kontrolowanym? No, Zmieniali się współprowadzący. Jako współprowadzący był kiedyś Krzysiek Ruk, był Julek Szalek, był Marcin Klimkowski. O, o, ten! No! Łach, co ze mną książkę teraz napisał? Razem napisaliśmy. Marcin najpierw wystąpił w odcinku zakupu kontrolowanego, kupił zresztą BMW. ho. ho, ho. Tak, BMW 330XI, jak na tamte czasy. Nie dość, 3 litrowa benzyna, to jeszcze napęd na 4 koła i jeszcze trójka w kombi. Boże, jaki to był samochód. Piszczał z radości ten chłopaczyna. Potem stał się współprowadzącym program Sparing, ze mną potem. Współprowadził również zakup kontrolowany. Tak się działo. Byli też u nas niezwykle znani i cenieni goście. Wszyscy goście, którzy wzięli udział w tym programie, są niezwykle cenieni przez nas, ale niektórzy są też znani opinii publicznej. Że zacznę od. A od mężczyzny zacznę a co? Marcin Miller, znany Wam? Frontman zespołu Boys. Byliśmy u niego wełku, robiliśmy. Pan pamięta, Panie Piotrze? A było, jeździło się. Suwy były. Jest szalona, czy ja jestem szalona? Jestem, jestem, Ta, e, Któż jeszcze był? No Leszek Kuzaj, rajdowy Mistrz Polski wielokrotny, był z nami w programie Kręciliśmy po zamkniętym rondzie przy Centrum Handlowym Bąki BMW M6 e, Któż jeszcze był? E, był Sławomir Sulej e, Byliśmy u niego w Łodzi, gościliśmy u niego w teatrze e, Na chwilę i... Czyli Kudłaty, pamiętacie Kudłatego na pewno No kupowaliśmy furę, on Nexię swoją sprzedał Jeździł Nexią i ten Nexię sprzedał e, Tak, i, i szukał nowego samochodu Dorota Gardias była u nas, Ola Kuc była u nas, to prezenterki nasze te, 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 telewizyjne wspaniałe. Któż jeszcze, że mnie pominął? Mój Boże, no fantastyczny człowiek, atomowy głos polskiego roka, nieodrodny syn swojego ojca, czyli Piotrek Cugowski. Kupił Mercedesa SL u nas w programie. Tak, także tych, tych gości takich znamienitych od czasu do czasu przewijało się w tym programie dosyć sporo. Mówię od czasu do czasu, bo to jest program robiony przede wszystkim przez ludzi dla ludzi. Jest to program rozrywkowo-poradnikowy, ale to wy z tego programu musicie jak najwięcej czerpać. No, nie mogę nie powiedzieć o Małgorzacie S. Małgorzka Socha, ach, to był ten odcinek, który na pewno wszyscy znacie, bo już o całej tej historii opowiadałem w oddzielnym odcinku mojego YouTube'owego poradnika. Także ten program to jest naprawdę kawał myślę historii i polskiej telewizji, i polskiej motoryzacji. Bo jeżeli ktoś nawet chce kupić sobie samochód, który Kiedyś tam, 5, 8, 10 lat temu, był w zakupie kontrolowanym. Wystarczy sobie na playerze czy gdzieś odgrzebać jakąś starą serię i można sobie nawet powspominać. Można te leciwe już dzisiaj, tam jest chyba od, od 9 sezonu yy, yy, zaproponowana ta oferta tego programu. Także można naprawdę stare samochody sprzed jajku tych 10-12 lat yy, pooglądać w telewizorze, samochody, które się kończą, samochody, których mówi się, że już nie ma yy, i nie będzie. Jeżeli masz ochotę przeżyć samochodową przygodę, pisz formularz www.tfn-turbo.pl, zgłaszaj się do programu, pogadaj przez dwa dni z Panem Adamem, bądź odważna albo odważny, podejmuj decyzję, pamiętaj, my oczywiście tylko doradzamy, my... Nie dysponujemy pieniędzmi, bo uwagi są też takie. A przyszedł się podlansować, a i tak nie kupił. Muszę Wam powiedzieć, że z 12 odcinków średnia ostatnich lat mówi, że 8 samochodów się sprzedaje. Dokładnie tych, które wystąpiły w danym odcinku tego programu, czyli dwie trzecie skuteczności mamy. Z drugiej strony to są Wasze pieniądze, to są pieniądze naszych gości, nie Wasze widzów, tylko naszych gości i my nie możemy przymusić go kogoś, wziąć go za fraki i go przymusić, żeby ten samochód y, kupił. To on ostatecznie podejmuje ona decyzję, jeżeli mówi fajny ten egzemplarz, ale ja sobie poszukam innego, no to ja już wtedy niestety nic na to poradzić nie mogę. Pomagamy negocjować, pomagamy rozmawiać ze sprzedającymi y, te samochody i, i myślę, że to są naprawdę takie dwa dni y, motoryzacyjnej przygody. Gdziekolwiek jesteśmy, czy to będzie Rzeszów, czy to będzie Sieradz, gdzie prezydent Sieradza razem z wiceprezydentem wybierali z nami samochód razem. Jeden z PiS drugi z PO i razem bardzo serdecznie panów pozdrawiam. Na rynku w Sieradzu robiliśmy ten program. Przewspaniały odcinek zresztą. No. Także nazwiedzaliśmy mnóstwo miejsc. Mam nadzieję, że ten program będzie jeszcze trwał Jeżeli mi tylko nie podłączą kroplówki nie dadzą balkonika i nie będę już jako 98-letni staruszek na ten plan przychodził, to no liczę na to, że jeszcze ładnych parę lat, parę lat pociągniemy z zakupem kontrolowanym. Niech tak się dzieje.